Kolewizja, Herman Schmittendorf, serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj przedstawimy drugą część filmu dokumentalnego Pospolity Dzień w Polsce Ludowej. Jest to koprodukcja polsko-francusko-litewska i przedstawia fragmenty z życia agentów Polskiej Służby Bezpieczeństwa w 1962 roku, śledzących opozycjonistów oraz właśnie życie tych opozycjonistów. Naszym komentatorem będzie, tak jak to było przy pierwszej części tego filmu, Henryk Palczewski, obecnie naprawiający parowozy w Pile, a w latach 80. działać Solidarności. Serdecznie zapraszam. Komitet Centralny PZPR. Meldunek dzienny. Poznań. Wykupywanie towarów spożywczych trwa. Jak informują kierownicy sklepów, sprzedaż w ramach limitu dziennego soli, mąki i cukru wystarcza każdorazowo na około 1,5 godziny. Co oznacza, że poszczególne partie są obecnie szybciej rozchwytywane niż uprzednio. Bardzo intensywny wykup soli sprzedawanej po 0,5 kilograma. Jeśli chodzi o nastroje polityczne, w niektórych kołach mieszczańskich komentuje się sprawę Kuby jako przegraną Związku Radzieckiego. Ocena wykonania podjętych zobowiązań przez brygadę walczącą o tytuł Brygada Pracy Socjalistycznej sklepu nr 44 Wedel w Białymstoku. Zaloga sklepu jest zawsze w czystych fartuchach i w białych, czystych kołnierzykach. Zarówno wygląd odzieży, jak i uczesania oraz czystość osobista jest wzorowa. Ścierki do rąk są czysto i często zmieniane. Cały wygląd sklepu i zaplecza jest wybitnie estetyczny i pod tym względem brygada promieniuje w całym przedsiębiorstwie. Papierem brygada gospodaruje oszczędnie, jednak tak, aby klient był zadowolony, a towary estetycznie i ładnie były opakowane. Członkowie brygady przestrzegają obowiązujących przepisów BAP. Wszyscy członkowie brygady zbierają makulaturę i posiadają książeczki oszczędnościowe, które świadczą o systematycznym oszczędzaniu. Biorąc pod uwagę powyższe motywy, komisja stawia wniosek na prezydium zarządu okręgu o nadanie tytułu Brygady Pracy Socjalistycznej. Uzyskanych od tajnego współpracownika Kowal wynika, że na stacji kolejowej w Minkowicach niektórzy pracownicy PKP krytykują obecne warunki życiowe w naszym kraju, a wychwalają okres międzywojenny. Tak na przykład Kulik Piotr, nastawniczy na stacji PKP w Minkowicach, wypowiadał się w ten sposób, że już obecnie nie chce się żyć pod komunistycznym panowaniem. Coraz bardziej przyciskają śrubę różnymi sposobami, jak tylko mogą. Dążą, aby ludzie wyrzekali się swojej własności i z każdego chcą zrobić dziada. Mnie się zdaje, jak się wyraził, że przyjdzie i na nich koniec, że nie będą gnębić ludzi. W podobny sposób wypowiadał się drugi nastawniczy z tej samej stacji, niejaki Mikołaj Jan, jak również Chyniński Aleksander, były członek Armii Krajowej. Podpisał zastępca komendanta powiatowego MO do spraw bezpieczeństwa w Lublinie, major Pasztela. Czy
Czy hasło sabotaż często pojawiło się w zakładach naprawczych w latach 80. Czy posądzono załogę o świadomy sabotaż? Czy rzeczywiście może zaistniało takie czasem zjawisko, jak to pamiętasz? Tak, to było nagminne. Ciągle było podejrzenie o to, że każde złe wykonanie pracy, brak, to jest celowo, żeby kogoś oskarżyć o sabotaż. Ja pamiętam taki przypadek, jak byłem jeszcze młodym inżynierem na odlewni, pojawił się człowiek, którym znałem go ze szkoły średniej z Piły i który przyszedł do mnie do biura, chciał się spotkać z kierownikiem. Tak sobie rozmawiamy, no on się pyta, jak wam tam idzie produkcja, jakie wam, mówię, to mi, nie? No ale to już coś mi to tak wyglądało podejrzanie. A czy dużo braków jest? No ja mówię, no na brązie rzeczywiście jest trudno odlać, nie najlepsze technologie, są kłopoty. A może specjalnie ktoś źle robi, żeby nie wychodziło? Ja mówię, w końcu stary, mówię, o co tobie chodzi, nie? Po co ty tu przyszedłeś? A mówię, o wiesz, bo ja to jestem ze służby bezpieczeństwa i przyszedłem rozmawiać z kierownikiem na temat tego, że jest dużo braków na odlewni i czy czasem ktoś specjalnie nie psuje produkcję, żeby Polska nie upadła. Także i zresztą później, w okresie stanu wojennego i przed stanem wojennym, zawsze było podejrzenie, że jeżeli jest pracownik się pomylił, to zrobił to specjalnie, żeby obalić socjalizm w Polsce. A to, że struktura organizacji pracy, czy te fikcyjne często wymogi wypełnienia planów, opisanie planów na wyrost i te tak zwane, jak wy to nazywacie, tygodniówki, czyli w ostatnich dniach koniec danego miesiąca. Koniec miesiąca jako hasło. Czy nigdy im nie padło do głowy, że ten sposób organizacji pracy jest powodem wielu problemów jakościowych? To znaczy, ja nie wiem, ja miałem takie z mojego doświadczenia, z moich kontaktów i rozmów wynikało tak, jakby to była jakaś ich obsesja, że po prostu koniecznie ktoś chce w Polsce ciągle coś obalić i wszystko, co robi, to robi po to, żeby obalić. Nie wiem, czy oni przez to chcieli się wykazać tym, że są potrzebni, nie? I że mają pracę. W każdym razie zawsze pierwsze, co było związane z niewykonaniem planu, czy spowodowaniem jakiegoś braku w wypadku, to było podejrzenie, że to jest na pewno celowe i sabotaż, przesłuchania i tak dalej. Nie wiem dlaczego, logika mówiła co innego, ale tutaj logika kompletnie nie działała. Coraz bardziej męczy mnie moja praca. Robi się coraz bardziej duszno. Wiem, że odchodzą lewe interesy. Nasiona to dobry towar. 1 gram nasion, na przykład petunii, jest droższy 3 razy od grama złota. Szefowie mają się o co martwić po nocach. Ile na przykład piasku dosypać, aby waga przy paczkowaniu się zgadzała. Ile wieczorem trzeba wylać na magazynową posadzkę wody, żeby rano odebrać superaty w nasionach. A mnie ciągle powołują do komisji ubytków, gdzie mam podpisać ich naturalny niedobór. Te nasiona mają tendencję do ulatniania się. Im nasiona są droższe, tym ich ulotność staje się większą. Wszyscy partyjnie zabezpieczeni czują się nie tylko dobrze, ale i bezczelnie. Kierownik magazynu nasiennego powiedział mi wprost: więcej wydałem nad morzem pieniędzy w jednym dniu, niż pan tu otrzymasz za pół roku. Drodzy towarzysze, kiedy Adenauer i Strauss zagrażają nam wolności demokratycznej poprzez różne awantury i zmowy z innymi przywódcami bloku zachodniego, to my podnosimy swój poziom dobrobytu całego naszego społeczeństwa. Na przykład realizacja obowiązkowych dostaw wobec państwa wzrosła do świadomego zrozumienia i poczucia obywatelskiego obowiązku. Nasze rolnictwo zaczyna spełniać swoje zadania, jakie nakreśliła nasza partia. Prowadzimy większą hodowlę bydła rogatego, świni, owiec i różnego rodzaju drobiu. To wszystko za sobą mówi,
że nasz rolnik w demokracji też umie gospodarować dla wspólnego dobra narodowego. Są tacy rolnicy naszego terenu, że potrafią sprzedawać w ciągu jednego roku po 15 i więcej świń kontraktowanych, odstawiając po 50 i więcej litrów mleka dziennie, które idzie do naszych szpitali i mas dla swych braci, a nawet i za granicę za dewizy. Kochany mężu, w pierwszych słowach mojego listu pozdrawiam cię Słowem Bożym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochany Wacek, zawiadamiam ciebie, że my jesteśmy żywi i zdrowi, czego i tobie życzymy. Bardzo mnie martwi, czemu ty nie piszesz. Czy otrzymałeś moje listy? Kochany mężu, ten list piszę do ciebie, przyszedłszy z kościoła. Jak ciężko dzisiejszy dzień było mi przeżyć. Ile ja łez wylałam. Nie mogę tobie tego napisać, co się w moim sercu robi. Straciłam już nadzieję, że wrócisz. Kochany, jak ty dasz rady w tych murach przeżyć? Kochany mój Wacek, żebym ja mogła, wszystko oddałabym, żeby ciebie tylko wrócić. A teraz parę słów o sobie, kochany Wacek. Kartofle już wykopałam, wieprza zdałam w środę. Sam wiesz, ile w domu roboty, już nie mam sił na wszystko. Kochany mój Wacek, jak smutno naprawdę jest u nas w domu. Ach Boże, kiedy to się wszystko skończy? Kiedy będzie tak, jak było? Pisz do nas co tydzień, choć nie masz co pisać, ale choć parę słów, to ja będę wiedziała, że ty jeszcze żyjesz. Bo jak nie ma listu, to ja nie mam gdzie się podziać. I tak czym dalej, to gorsza rozpacz. Na tym kończę, kochany mężu, pozdrawiam cię serdecznie i całuję razem z dziećmi. Niech Pan Bóg błogosławi tobie, żebyś mógł wrócić jak najprędzej. Twoja kochająca Janina. Za 5 minut godzina 12. Komunikat Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego o stanie wód głównych rzek Polski. Uwaga, uwaga. O godzinie 7. Poziom wody Wisły układał się według stanów średnich i wynosił w Karsach 118 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 4 cm. W Zawichoście 294, przybyło 1. W Puławach 218, przybyło 2, w Warszawie 235, ubyło 1, w Płocku 269, bez zmian, w Toruniu 262, przybyło 3. Podaliśmy komunikaty, mówi Warszawa. Za chwilę połączymy się z Krakowem. Wydanie południowe. Yeah.
protokół inspekcji podoficerskiej szkoły artylerii nr 8 Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do zasadniczych usterek w dziale mundurowym zaliczyć należy katastrofalny stan obuwia. Około 25% żołnierzy w chwili obecnej nie posiada w ogóle trzewików. Natomiast 50% obuwia, które jednostka posiada na stanie, również nie nadaje się do dalszego użytku. Stwierdzono słabą znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem armaty do strzelania oraz całkowitą nieumiejętność posługiwania się poziomicą sprawdzającą. Wprost karygodne jest, że podoficerowie 42 plutonu nie potrafili złożyć zamka 85-mm armaty w ciągu 33 minut. Niektórzy elewi nie umieją określić długości i szerokości geograficznej. Przewodniczący Komisji Inspekcyjnej, pułkownik Jan Szamotulski. Uzasadnienie wyroku sądowego. Oskarżony Edward Topolski w tramwaju numer 10 wykrzykiwał, że komunistów trzeba wydusić, że on walczył o Polskę bez komunistów oraz że Rosja jest wrogiem Polski. Oskarżony Topolski nie przyznał się do winy i wyjaśnił, iż był pijany i nic nie pamięta, co działo się od chwili, gdy wypił wódkę, aż do następnego dnia, kiedy obudził się w komendzie milicji obywatelskiej. Opisany stan faktyczny, a w szczególności wypowiedzi oskarżonego o charakterze politycznym, ustalił sąd w oparciu o zeznania świadków. Istotą ustroju państwa polskiego jest budownictwo socjalistyczne pod przewodnictwem partii komunistycznej, skupiającej w swoich szeregach najlepszych Polaków. Budownictwo to odbywa się w ścisłym sojuszu i przymierzu ze Związkiem Radzieckim. Dlatego też twierdzenie Topolskiego, iż Rosja jest wrogiem Polski i że komunistów trzeba wydusić, oznacza, że komuniści są wrogami własnej ojczyzny. Są to twierdzenia poniżające komunistów, a tym samym ustrój państwa polskiego. W tych warunkach winę oskarżonego uznać należy za udowodnioną. Wszystkie środki, które się poruszają, czyli jak tramwaje, kolej, wagony, mają sobie tą zaletę, że one są ruchome.
Więc cokolwiek umieścimy napis, to trzeba ten tramwaj albo gdzieś zatrzymać pod jakimś pozorem. Żeby zlikwidować to działanie, musi być większe. Każda statyczna forma na budynku, napis, czy na ulicy, czy nawet jakaś taki protest w jednym miejscu stojącym jest bardzo łatwy do zneutralizowania. Natomiast taki tramwaj jadący z napisem antypaństwowym, no trzeba go dogonić, nie? Ludzi wysadzić. I mi się wydaje, że między innymi to powodowało, że te środki były jakby wykorzystywane. A poza tym ja myślę, że te środowiska swojej natury, z natury pracy, gdzie są zawsze też samodzielni, bo kiedy jest w trasie, to polega na sobie, mają trochę może też inną odwagę, inne podejście do wielu różnych działań. I myślę, że to się sprawdzało w tamtym czasie. Te środowiska były bardzo aktywne. Też jest pewna niezależność, ponieważ kolej zawsze się mówi państwo w państwie. To też było to, że jest taki aspekt, że jesteśmy kimś i mamy większą odwagę, swobodę, poruszamy się, ciężej nas złapać. To też mi się wydaje, nie każdy może być tramwajarzem, nie każdy może być kolejarzem. Trzeba mieć predyspozycje do tej pracy i być może też te predyspozycje bardzo dobrze w konspiracji sprawują się. Tajny współpracownik, pseudonim Gazeta, podał, że wróbel Antoni zamieszkały w Przemyślu, pozostaje w kontakcie ze swym bratem przebywającym w Anglii. Ostatnio otrzymał od niego paczkę, które między innymi było 100 pudełek papierosów po 25 sztuk każdej. Jedno z tych paczek wróbel sprezentował znajomemu Gajdzie. Po przyjściu do domu Gajda dał dzieciom do zabawy puste pudełka z tych papierosów. Bawiące się dzieci rozdarły pudełka i stwierdziły, że są w nich pieniądze. W każdym pudełku było po 2 dna, gdzie znajdowały się banknoty 20-dolarowe. Wymieniony Gajda udał się do wróbla i okazał mu znalezione dolary. Wówczas wróbel na widok tych dolarów zemdlał. Po przyjściu do przytomności, gdy przeszukał pozostałe pudełka, stwierdził, że znajdują się w nich również dolary. Po 5 dniach nadszedł od jego brata list, którym pisał, by przesłanych mu papierosów nikomu nie sprzedawał. Powyższa informacja pozostaje w dalszym operacyjnym wyjaśnieniu. Naczelnik Wydziału II Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie, pułkownik Pietrucha. Stałam 3 kwadranse w mięsnym pokoninie. Gdy przyszła kolej na mnie, ekspedientka odmówiła mi zważenia wybranej części i dała inny kawałek, dorzucając sporo kości. Pytam o cenę. 18 zł za kilogram. Przecież tyle kosztuje mięso bez kości. Zwracam jej na to uwagę, a ona do mnie. Jak się pani nie podoba, może pani nie brać. I zaczyna obsługiwać następną klientkę. Zażądałam książki zażaleń. I wtedy rozpętała się burza. Czekający w kolejce wzięli w obronę ekspedientkę, że musi wyjść na swoje, że przy takim uposażeniu nie mogłaby wyżyć. A jakaś klientka zaczęła głośno stwierdzać, że ja to taka, co lubi pisać donosy, że jak się za gestapo przyzwyczaiłam do tej roli, to i teraz ten proceder kontynuuje. Zrobiło mi się gorąco. Umknęłam jak zmyta. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy na temat pospolitego dnia w Polsce Ludowej. Trzecia i ostatnia część. Niebawem w jednym z naszych kolejnych oddziałów naszego magazynu. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Do widzenia.